Marszałek. Panie ministrze, stan służby zdrowia, dostępu do ochrony zdrowia budzi nasz wielki niepokój, budzi oburzenie w społeczeństwie. Kilka miesięcy temu rząd zapowiadał, że nie będzie ograniczał koszyka świadczeń gwarantowanych, czyli bezpłatnych, a tylko wprowadzi dodatkowe ubezpieczenia. Teraz dowiadujemy się, potwierdził pan w swojej wypowiedzi przytoczonej w prasie, że jednak będzie ograniczanie świadczeń nieodpłatnych i wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Czy mam pytanie, czy w związku z tym nastąpi obniżka składek zdrowotnych? Bo jeżeli nie, to oznacza wprost, że przerzucacie państwo ciężar korzystania ze świadczeń na barki osób najuboższych, a skala zjawiska ubóstwa jest niestety bardzo duża w naszym społeczeństwie. Wobec tego w sytuacji wielomiesięcznych kolejek do wielu lekarzy różnych specjalności, dwa lata do endokrynologa, kilka miesięcy do kardiologa i tak dalej, gdy system ratownictwa medycznego praktycznie działa na moich oczach, wloką ratownicy po schodach, osobę młodą, twierdząc, chorą, jak się okazało bardzo poważnie, twierdząc, że prawdopodobnie jest po narkotykach, a może po balandze nocnej i nawet ręki nie podają, żeby pomóc zejść tej młodej osobie. Czy to jest wzór, czy to jest forma, którą możemy przyzwolić na jej kontynuację takiego systemu ratownictwa medycznego? Mam pytanie króciutkie. Panie ministrze, wobec tego, że stan jamy ustnej Polaków ustawia nas na bardzo wstydliwym miejscu wśród naszych społeczeństw sąsiednich, bo zlikwidowaliście gabinety stomatologiczne w szkołach, czy zamierzacie również w tym eksperymencie, który jest, jak sądzę, przed nami, wymieść z koszyka świadczeń gwarantowanych kolejne zabiegi stomatologiczne? Dziękuję.